Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, taka refleksja na temat wykrzywienia Słowa Bożego. Kieruję to szczególnie tutaj do naszych drogich pastorów, pastora Kurylasa i Kowalskiego Rafała. Nie będę czytał, nie będziemy odsłuchiwać. Można sobie to przeczytać we wpisach. Pan Rafał Kowalski na wczorajsze zagadnienie, dlaczego Bóg nakazał Kainowi panować nad grzechem, powiedział, że Bóg mu chciał w ten sposób pokazać, że nie jest zdolny do panowania nad grzechem. Rafałku, skąd taka teoria? Zarzucasz mnie, że snuję jakieś smętne teorie, podczas gdy ty snujesz teorie niepoparte Pismem Świętym. Przecież Bóg wyraźnie mówi do Kaina o grzechu, który leży u jego wrót i że ma nad nim panować. Czy Bóg mówi tutaj i wymaga od Kaina rzeczy niemożliwych? Na jakiej podstawie, skoro Bóg mówi, że ty masz nad nim panować, czyli jest nakaz, żeby ten nad grzechem panował, to skąd sobie wziąłeś, Rafałku drogi, to, że Bóg chce mu pokazać, że jest niezdolny do grzechu, że jest niezdolny do tego, by nad tym panować, czyli nad grzechem? Rafałku, omijasz Słowo Boże, nie bierzesz go takim, jakim ono jest. Zmieniasz jego znaczenie, ewidentnie wypaczasz to, co Bóg powiedział do Kaina. Ty masz nad nim panować, to jest nakaz. Nasz drogi pastor Cerikas w ostatnim aceranku, jak to jest z tą wolną wolą, odnosi się do Księgi Powtórzonego Prawa. Możecie sobie to odsłuchać, może się zajmiemy tym nagraniem, bo tam jest kilka fajnych wątków, fajnych inaczej oczywiście. I tam w Księdze Powtórzonego Prawa Bóg do narodu wybranego mówi: wybieraj i kładę przed tobą dobro i zło, przekleństwo i błogosławieństwo, prawda? No i pastor Cerikas mówi: posłuchajcie to sobie też, omijanie Słowa Bożego, unieważnianie Słowa Bożego. Otóż mówi, że te słowa Bóg kieruje do narodu wybranego, nie kieruje ich do wszystkich pogan, tylko do narodu wybranego, tak, który miał prawo, a my dzisiaj już mamy całe Pismo Święte. Chrystus zamknął obowiązujące prawo, a my mamy Pismo Święte. Jaki jest wniosek? No taki wniosek, że te słowa to jest nic innego jak bańka mydlana. Czyli po prostu dzisiaj, jak ktoś przyjdzie do pastora Cerikasa z tym tekstem, no to mu praktycznie powie: słuchaj, to trzeba tak rozumieć, że to nie jest dla ciebie, że to Bóg powiedział do narodu wybranego, my dzisiaj jesteśmy w innej sytuacji, my nie jesteśmy tym ludem, tak? Czyli po prostu Bóg to powiedział, ale to powiedział tam do nich w tamtym czasie, to nie jest do nas, tak? Czyli unieważnianie Słowa Bożego, które ewidentnie przeczy temu, co próbuje nam tutaj głosić pastor Cerikas razem z pastorem Kowalskim Rafałem. Poza tym wejście na temat narodu wybranego jest po prostu wejściem na minę przeciwpancerną. Dlaczego? Ponieważ jeżeli człowiek nie ma wolnej woli, to w ogóle dlaczego Bóg do swojego ludu mówi: wybieraj? Skoro nie ma wolnej woli, to jak może wybrać? Jeżeli jest jakaś predestynacja, jak to głoszą kalwiniści, tak? Czyli Bóg wybrał sobie ten naród, by był jego szczególną własnością i był święty dla Boga, to dlaczego ten naród się buntował? Przecież nie miał wolnej woli. To Bóg do narodu wybranego mówi setki razy w Starym Testamencie: wróć do mnie, tak? Ja was uleczę. A o Izraelici mówili: nie, uciekniemy od ciebie, tak? No to jak? Bóg chce, żeby powrócił, a ci nie chcą i mówią, że będą uciekać. Tak? No to jak to jest? Mają tą wolną wolę, czy nie mają? Właśnie zobaczcie, jak to jest, jak się weźmie jeden wersecik i go się ominie, zrobi się z niego właśnie taką bańkę mydlaną, prawda? Unieważni się to Słowo Boże, tak?
leci na łeb, na szyję cały Stary Testament. W taki sposób. Ale co z tego, że dla protestantów wszystko się sypie? Grunt, że dwa wersyciki są i ich wysnute teorie. To się liczy, a reszta może upaść. Tak samo jak Chrystus, też to jest wykrzywianie Słowa Bożego, unieważnianie Słowa Bożego, jego znaczenia. Też żeśmy się o tym rozgadywali swego czasu, jak jeden z pastorów, zresztą to i wielu innych pastorów, mówię, pastor Celika, Skurylas, Chojecki, tak? Że jak do Chrystusa przyszedł ten uczony w piśmie i mu mówi, zadaje mu pytanie, co ma robić, żeby osiągnąć życie wieczne, nie? To Chrystus mu odpowiada, zachowuj przykazania. A następnie opowiada mu przypowieść o miłosiernym Samarytaninie i mówi, to czyń, a będziesz żył. Tak? Czyli żeby żyć, to trzeba coś czynić. Co? Uczynki miłosierdzia. Święty Jakub w swoim liście napisze, że miłosierdzie odnosi triumf nad sądem. No ale protestanci nic nie muszą robić, tak? Ale do czego zmierzam, tak? Protestanci mówią, że Chrystus mu tutaj odpowiadając na to pytanie, to on mu pokazał, że jest niezdolny do zachowywania prawa. Czyli tak mu odpowiedział. Chrystus się, można powiedzieć, nagadał, tak? A protestant powiedział, że dla protestantów to wszystko jest o, żeby mu pokazać, że jest niezdolny do zachowywania prawa. Czyli Chrystus mu mówi, to czynia będziesz żył, wiedząc, że jest niezdolny do zachowywania prawa. Podczas gdy tam Chrystus nie mówi o prawie. Mówi o no właśnie, prawo. Sykciarze nie rozumieją tych pojęć, różnicy, bo jest prawo, przepisy prawa, uczynki prawa, to jest ponad 600 nakazów, zakazów, nie tykać, dotykać, nie spożywać, spożywać, tak? Prawda? I takich różnych innych, tak? Ale jest też dekalog, nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, prawda? Będziesz miał Boga swego jedynego, tak? No właśnie. I do jakiego prawa się odnosi tam? Będziesz miał Boga z całego serca swego, bliźniego swego, jak siebie samego. A kto jest moim bliźnim? No i Chrystus mu opowiadał przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. To czy nie będziesz żył? Czyli aby żyć, trzeba zachowywać przykazania miłości Boga i bliźniego. I spełniać uczynki, żeby żyć. Nie. Ta odpowiedź, ponieważ nie pasuje protestantom, to zrobili z tej całej wypowiedzi Chrystusa to, że o, widzisz, jesteś niezdolny. A jak to ów pastor powiedział, o, my biblijni chrześcijanie wiemy, że zbawienie jest za darmo. Czyli Chrystus się nagadał na puszczę baniek mydlanych dla protestantów, bo dla ludzi wierzących w Chrystusa jego słowo nie. To jest po prostu konkretna odpowiedź na konkretne pytanie. Co mam robić, by osiągnąć życie wieczne? Zachowuj przykazania. To czynia będziesz żył. Tak. Nie, dla protestantów to trzeba wykrzywić. Więc mamy tutaj takie zagrywki, które ewidentnie pokazują, jak ciężkie jest dla protestantów prawdziwe Słowo Boże. Trzeba je wykrzywić, ominąć, unieważnić, jak to pan Rafał Kowalski, tak, oto Ewangelia przed krzyżem, po krzyżu wszystko się zmieniło, czyli 33 lata życia Chrystusa, 3 lata bez 2 dni, tak, no bo po no, a nawet nie, 3 lata bez 40 dni po zmartwychwstaniu. Chrystus jeszcze chodził po 40, przez 40 dni. Wszystko to, co nauczał przez 3 lata do krzyża, to praktycznie bańki mydlane, nie? No bo jest Ewangelia przed krzyżem, Ewangelia po krzyżu i takie właśnie. O, to jest przed krzyżem, to trzeba unieważnić, nie? Tylko, że Ewangelię po krzyżu, to Chrystus powiedział 3 słowa, nie? Po zmartwychwstaniu. Ile jest kazań, przypowieści Chrystusowych po zmartwychwstaniu? Jest tylko raptem kilkanaście zdań.
Ale dla Rafałka to jest właśnie kilkanaście zdań, to jest cała Ewangelia, nie? No bo wszystko, co jest przed krzyżem, to jest na odstrzał. Przynajmniej to, co mu tam nie pasuje, nie? Powybierał sobie jak kura glisty, coś, co mu pasuje, a reszta to jest przed krzyżem, nie? No i jak to z takimi ludźmi rozmawiać? Jak to z takimi ludźmi rozmawiać o wierze, jak im się pokazuje wiarę? A oni ją odrzucają, wykrzywiają, unieważniają, jak im się pokazuje słowo, w które trzeba wierzyć, by być zbawionym, które trzeba zachowywać, by być zbawionym. Oni je omijają, wykrzywiają, przed krzyżem, za krzyżem, obok krzyża, nieważne, nie? Bo jest Efezjan 2,8, za darmo, z łaski i koniec, czyli nic nie robić, nie? Już się zbawionym, nie? No właśnie. Do Kaina mówi: panuj nad grzechem. Nie, to tylko mu chodziło Bogu o to, żeby pokazać: Rafałku, biblijnie to podeprzyj, mnie zarzucasz smętne teorie, podczas gdy ty cały czas snujesz w tych swoich takich esejach smętne teorie, nie potrafiąc odpowiedzieć na to, kim jest pokolenie węża, dlaczego Krysia popełnia grzech, dlaczego piszesz o współpracy z łaską, skoro nie wierzysz w synergizm, tak? Będziesz pisałeś po tym, jak żeśmy słuchali nagrania księdza Blachnickiego, że współpracujesz, że współdziałasz z łaską. Chyba że zamieniłeś sobie słowo współdziałanie na współpracę, nie? O, bo współpraca to synergizm, ale współdziałanie to już może nie jest synergizmem, nie? Tylko że współdziałanie, współpraca to jest dokładnie jedno i to samo. Fonetycznie się różni, ale istotowa jest ta sama. Więc Rafałku, piszesz o współdziałaniu, czyli piszesz o synergizmie. No ale cóż z tego, nie? Rafałku, zarzucasz mnie, że słucham jakichś wykolejeńców, co nie wiedzą, w co wierzą. Rafałku, ty sam nie wiesz, w co wierzysz. Razem z pastorem Cyrikasem, z panem Bonaventurą i z całym protestantyzmem. Ja wiem, w co wierzę. Ty nie wierzysz. Ty nie wiesz, w co wierzysz. Bo negujesz synergizm, a jak ci się pokaże, że ksiądz Blachnicki mówi o współdziałaniu, o, no to teraz zacząłeś współdziałać, tak? Pisze, nie umiesz się odnieść do współcierpienia, Rzymian 8,17, nie umiesz się odnieść do pomocy Ducha Świętego, z pomocą którego uśmierca się popędy ciała, tak? Czyli masz wprost napisane o współdziałaniu, o pomocy, tak, czyli o synergizmie, ale nie umiesz tego obalić. No to tylko ograniczasz się do tego, że to logia katolicka nie jest biblijna. O, no to wykaż to, jak ci się pokaże Pismo Święte, to co, uciekasz, albo Ewangelia przed krzyżem, albo wypaczasz nakaz. Masz panować nad grzechem. Nie, Bóg mówi, że pokazuje mu, że jest niezdolny, tak? Rafałku, panie Bonaventura, pastorze Cyrikasie, nie róbcie z Boga głupiego i z jego słów bańki mydlanych. Pozdrawiam.